Witamy Państwa w kolejnym odcinku Starek z Ligi po godzinach. W dniu dzisiejszym po rundzie barażowej moimi Państwa gośćmi są Maciej Grecki, stały ekspert, Damian Gmiński, grudziąc teamę. Damian, smutno. No niestety, smutno. Apetyty były większe, no trudno co zrobić. Dla nas się sezon skończył, mam nadzieję, że chłopaki z Grudziądza zajdą jak najdalej. Mam nadzieję, że wywalczą w końcu upragniony medal. Maciek Gzela po losowaniu powiedział, napisał mi na Facebooku: kurde, dlaczego tak na nas wylosowałeś? Miałeś takie samo wrażenie po tym losowaniu, jak zobaczyłeś, z kim gracie? Przeciwnik jak każdy przeciwnik, trzeba z nim wyjść i zagrać. No, był lepszy, była szansa, jak zawsze, wiadomo. No kurczę, szkoda było, naprawdę apetyty były większe, tym bardziej, że pokazaliśmy, że potrafimy grać w tą piłkę i no, to jest trudno, dla nas się sezon się, jak mówiłem, skończył. Maciek, ty dzisiaj debiutowałeś w roli komentatora spotkań Starej Ligi. Najpierw może jak wrażenia? Bardzo fajnie, troszeczkę inaczej niż zwykle. Zobaczymy, niech inni ocenią. Dobrze, wróćmy jednak do tego spotkania. Nie masz takiego wrażenia, że Grudziądz Team obudził się 5 minut za późno? Znaczy, na pewno tak. Myślę też, że z drugiej strony patrząc, zespół z Wojownika po wycofaniu bramkarza przez Grudziądza, no też troszeczkę nie grał już tak na 100%, tak? Te próby strzałów z całego boiska, jedna bodajże się chyba tylko udała. No na pewno normalnie, gdyby wynik oscylował, nie wiem, w granicach remisu, na takie zagrania by się nie decydowali. Na pewno Grudziądz był minimalnie słabszy. No, sam wynik tutaj 11-8, jeżeli dobrze pamiętam, nie uważam, że odzwierciedla całkowicie. Gdyby, moim zdaniem, gdyby do końca meczu Maciek Gzela bronił, ten wynik mógł być nawet i większy. Tak, wracając jeszcze trochę do historii TSTX. Rok temu Biedronka Hydrokomplet, kontrowersyjna bramka, Marcin Janus nie został królem strzelców, ale chyba oboje się ze mną zgodzicie, że w tym sezonie ten złoty but, ta korona króla strzelców Janusowi się w pełni należy. No z pewnością tak, no zobaczymy, ile jeszcze spotkań zespół z Wawcze rozegra, no minimum jedno. Jeżeli tutaj, no wiadomo, rywal bardzo ciężki teraz w ćwierćfinale Eurodrup, są w stanie na pewno wygrać zawodnicy z Wawcza. Toruń jest do pokonania, chociaż wiele zespołów twierdzi, że nie. Ja myślę, że są do pokonania. Ale i odpowiadając tak do końca na twoje pytanie, myślę, że Marcin wygra tą klasyfikację i ta różnica między nim a drugim najlepszym strzelcem będzie naprawdę wyraźna. Właśnie jak ty to oceniasz, Damian? Rok temu strzelałeś wiele goli dla Biedronki, w tym sezonie gole dla Grudziądz Teamu. No ale jednak Janus w tym momencie, to jest może taki zawodnik, może ty nie pamiętasz, jak Podolski, to ty Maciek będziesz pamiętał, 2 lata temu to był taki absolutny top, człowiek, który odskoczył od tej ligi. Jeżeli chodzi o zeszły rok, uważam, że tam w tamtym sezonie Janus nastrzelał, o ile dobrze pamiętam, bramki w trzeciej lidze. Było mu łatwiej strzelać niż Amkowi. Amek strzelał je w drugiej lidze, w ćwierćfinałach. W tym roku jest znacznie lepiej. Wprowadziliście ten współczynnik. Teraz może się wykazać naprawdę jak jest i uważam, że jest to dobry zawodnik, który naprawdę zasługuje na to. Dzisiaj pokazał to, został MVP. No co, tylko życzyć mu, żeby jak najwięcej tego tam naszczelał, nie? Jak byś ocenił cały sezon w waszym wykonaniu? Wyglądało to moim zdaniem tak. Liga kiepściutko, nawet bardzo kiepściutko, ale kiedy przychodziły te spotkania, szczególnie Pucharu Ligi, gdzie to był jeden mecz, spinaliście się i to wychodziło. No, trudno mi powiedzieć, czemu tak było, kurczę. W lidze też chcieliśmy zajść jak najwyżej, wyszło jak wyszło. W pucharze wiadomo, puchar rządzi się swoimi prawami. Jest jeden mecz i stawialiśmy głównie siły na puchar. Niestety nie udało się. Ultimate był lepszy. Szkoda. Też mamy kilku zawodników kontuzjowanych, jak dzisiaj odpadł Bartek Panter, Amek, Gutman. Ja też dzisiaj niepełny byłem. Także no, myślę, że chłopaki są naprawdę zawiedzeni tym, że nie udało się dojść do tego finału, bo było to w zasięgu, ten puchar.
Jak ty to oceniasz, Maciek? No dokładnie tak jak tutaj zostało powiedziane. Problemy z jakby obecnością, tak? No, gdyby każdy mecz był w wykonaniu Grudziądza zagrany w tym full składzie, który jest wpisany, no myślę, że mogliby tutaj spokojnie w tym ćwierćfinale się znaleźć, tak samo jak i we finale ligi. Tak, patrząc na te dzisiejsze spotkania barażowe, tak? Dwa pierwsze spotkania bez historii. Nagle pojawia się WSD z Ekopolem, no i do pewnego momentu WSD ma nóż na gardle, stanu 2-2. No i w tym momencie kolejne spotkanie, Grudziądz Team, który traci wiele bramek, no i nagle zaczyna odrabiać. Jak ty ocenisz te spotkania barażowe? Dla mnie najlepszym z meczów barażowych, które tutaj widziałem, to było to trzecie spotkanie, czyli WSD twojej szkoły z Ekopolem. Z racji takiej, że było to najbardziej wyrównane na samym boisku, tak? Spotkanie, ta rywalizacja między tymi zespołami. Najwięcej mogło się tutaj wydarzyć, tak? Do przerwy mamy wynik 2-2, także to jeszcze może się w każdą stronę rozłożyć, typowe 50-50. Większe doświadczenie po prostu, jeżeli chodzi o zawodników WSD. Ogólnie myślę, że same baraże bez jakichś tutaj niespodzianek, takich większych, ewentualnie może rozmiary wygranej, tak, rozmiary porażek, rozmiary zwycięstwa Skody troszeczkę mnie dziwią. Znaczy tu minus myślę, że dla zespołu Unisław Friends, bo wynik 11-0 to naprawdę myślę, że stać chłopaków z tego zespołu na zdecydowanie więcej. Mamy 8 zespołów. Wiemy, kto zagra w ćwierćfinale. Ćwierćfinał już za tydzień. Damian, jesteś drugi sezon w tej lidze. Kto jest według ciebie faworytem? Graliście z wszystkimi tymi zespołami. Trudno powiedzieć. Z kim się grało najgorzej? Nie grałem wszystkich spotkań w pierwszej lidze, także ciężko mi powiedzieć, ale z tego, co tak oglądałem, to ten chyba Eurodrup. Mi się wydaje, że jest zdecydowanym faworytem. Grają super piłkę. Ciężko za nimi nadążyć. No i życzę chłopakom z Grudziądza przede wszystkim, żeby jak najwyżej zaszli. Trzymamy tutaj za nich, cała nasza drużyna trzyma za nich kciuki, także życzę powodzenia. Dzisiaj także były kolega Patryk Stankiewicz, jeszcze tą pierwszą połowę waszego spotkania oglądał. Czy tutaj twoim zdaniem ten problem z grania występuje tutaj z chłopakami z Grudziądz Teamu, bo ty grasz w Liga Zakładu jego Biedronka. Grasz z innymi chłopakami tutaj, jak ci jest po prostu, jaki masz sposób na wkomponowanie się w tą drużynę? Każdy z nas coś potrafi, gramy w ligach okręgowych, w Grudziądzu, ja osobiście akurat teraz mam przerwę, ale chłopaki są z Łasina, także z Węgrowa, ze Stali Grudziądz, także każdy gdzieś tam grał w tą piłkę, każdy coś tam potrafi. Zgranie wiadomo, jest ważne. Staramy się pokazywać dobrą grę, każdy co potrafi to pokazuje i jakoś to tam do jakiegoś czasu wychodziło. Teraz już strasznie, niestety to gorzej wypadło. Maciek, ostatnie pytanie. Znamy ci ilość finalistów. Kto zagra w półfinałach? Myślę, że zagrają wszystkie zespoły, które były rozstawione. Ja szansę tutaj na zwycięstwo tej teoretycznie słabszej drużyny na pewno widzę właśnie tutaj w zespole Wojownika. To byłaby naprawdę wielka sensacja, jeżeli zespół z Torunia by odpadł, ale myślę, że ten zespół naprawdę jest strasznym walczakiem i chłopacy na pewno będą gryźć mocno parkiet, żeby wyjść zwycięsko z tego. Panowie, dziękuję bardzo za przybycie. Damian Gwiński, Maciej Grodzki, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.